czym jest talerz zdrowego żywienia? Cześć, jestem Ada, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Dziś wyjaśnię, czym jest talerz zdrowego żywienia. Rozłożenie produktów na nim symbolizuje zalecane proporcje poszczególnych grup produktów w całodziennej diecie. Zatem po kolei. Owoce i warzywa. To one powinny stanowić połowę tego, co jemy. Minimum to 400 gramów, ale oczywiście im więcej, tym lepiej. Ale pamiętajcie, zdecydowanie więcej powinniście jeść warzyw niż owoców. Kolejna część talerza to pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli z całych ziaren zbóż. Każdego dnia powinniście spożywać przynajmniej 3 porcje, około 90 gramów. Co możecie wybrać? Kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, razowy makaron, płatki owsiane. I ostatnią ćwiartkę talerza zajmują produkty będące źródłem białka, do których zaliczamy chude mięso, ryby, jaja i nasiona roślin strączkowych oraz mleko i jego przetwory, a także orzechy, pestki, nasiona. Warto też pamiętać, że uzupełnieniem diety powinna być niewielka ilość tłuszczów, najlepiej pochodzenia roślinnego. Wiecie już, co powinno się jeść. A zatem czego unikać? Na pewno powinniście ograniczyć sól. Czerwone mięso i przetwory mięsne zastąpcie rybami, drobiem, jajami lub nasionami roślin strączkowych. Zamiast słodzonych napojów wybierzcie wodę. Macie ochotę na coś słodkiego? Postawcie na owoce. Unikajcie też przetworzonych produktów z dużą zawartością soli, cukrów i tłuszczów. Fast foody, słodycze czy słone przekąski to nie najlepszy wybór. Zastanawiacie się, dlaczego warto stosować zbilansowaną dietę w oparciu o talerz zdrowego żywienia? To proste, bo to pomoże zadbać o zdrowie. Dzięki takiej diecie, między innymi, utrzymacie prawidłową masę ciała, będziecie mieć lepsze samopoczucie, obniżycie ryzyko niektórych nowotworów, zmniejszycie ciśnienie tętnicze krwi i stężenie glukozy we krwi. Mam nadzieję, że od dziś talerz zdrowego żywienia zagości też na Waszym stole.